Marlena, przede wszystkim jak nastroje po wczorajszym meczu? Myślę, że po wygranym meczu zawsze te nastroje są zdecydowanie lepsze i czujemy się szczęśliwe, więc myślę, że ta wygrana nas troszkę podbudowała wczoraj. Po raz kolejny świetnie zafunkcjonowała nasza obrona. Ty na tych mistrzostwach jesteś jednym z filarów. Jak czujesz się w tej roli? Było to dla mnie wyzwanie na samym początku. Ale szczerze mówiąc, bardzo dobrze się odnajduję. Bardzo się cieszę, że trener daje mi szansę pograć i myślę, że dobrze mi to wychodzi. Czy spodziewałaś się jakiś czas temu, że tak potoczą się sprawy? Nie, jakby ktoś się mnie zapytał jeszcze 2-3 miesiące temu, że będę grała na mistrzostwach, to chyba bym zaczęła się śmiać. Przypomnijmy, że 2 lata temu występowałaś w pierwszej ligowej Pogoni, a następnie przeszłaś do Göppingen, do drugiej Bundesligi. Teraz Arne Sensot postawił na Ciebie w reprezentacji Polski. Czy czujesz, że Twoja historia to trochę taki American Dream? Tak, już opowiadałam jednej osobie moją historię i sama dopiero jak zaczęłam ją opowiadać, zaczęłam w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, jak to się wszystko potoczyło. I faktycznie czuję, że chyba to jest właśnie właściwe miejsce dla mnie, jeżeli to się tak wszystko potoczyło właśnie tak jak właśnie to było. Że miałam nie grać, grałam w niższych ligach i nagle wróciłam niemalże tak szybko do pierwszej reprezentacji, co jest dla mnie ogromnym szokiem. Ale też jest, no myślę, że takie spełnienie marzeń. A powiedz, co czułaś w momencie pierwszego powołania? Było to ogromne zaskoczenie. Nie zdawałam sobie sprawy, że to nadejdzie w tak niespodziewanym momencie gdzieś. Nie czułam w ogóle tego, bo zdawałam sobie sprawę, że mówię, kurczę, no to jest jednak moim celem gdzieś. I wtedy było to tak, ogromne zaskoczenie i nie spodziewałam się tego, naprawdę. A czy spodziewałaś się wtedy, że możesz pojechać na Mistrzostwa Świata? To już w ogóle była dla mnie ogromna abstrakcja, ale nie ukrywam, no, że chyba każda myśli gdzieś tam, a Mistrzostwa, zbliża się duża impreza, byłam powołana na kadrę A, ale no dalej to do mnie nie docierało, że jest w ogóle jest taka szansa. W sztabie ostatnio słyszałem, że z każdym kolejnym meczem tak naprawdę stawiasz sobie poprzeczkę coraz wyżej i nawet gdy już nie masz sił, to mimo wszystko walczysz jeszcze całym sercem na boisku. Czy taka właśnie jest Marlena Urbańska? Nigdy mi nie brakowało charakteru i tej woli walki, więc myślę, że nawet gdy są te gorsze momenty w postaci właśnie, że tej energii nie ma aż tyle przy tak dużej imprezie, przy tylu meczach faktycznie i czasami jest to odczuwalne, ale właśnie tak, myślę, że można tak powiedzieć, że właśnie tego mi nigdy nie brakowało i nie brakuje, i nie będzie brakowało. A z perspektywy zawodniczki, która w tej kadrze jest stosunkowo dość krótko, jak oceniłabyś atmosferę, jaka w niej panuje? Ja dziewczyny znałam już wcześniej, więc ja wchodząc do drużyny tutaj mniej więcej mogłam się spodziewać, jak to wygląda, bo dziewczyny, tak jak mówię, znałam. Ale to jest, co tutaj się dzieje, to naprawdę nie mogłabym ani jednego słowa złego powiedzieć, bo jest naprawdę cudownie. Czy przed meczem z Danią wierzycie, że to może być właśnie ten moment i ten czas, w którym dzięki właśnie tej pozytywnej energii jesteście w stanie osiągnąć dobry wynik na tych mistrzostwach? Zdecydowanie tak i nie chciałabym tu rozbudowywać się bardziej, bo ja po prostu w to wierzę i myślę, że wszystkie wiemy, że ta nasza pozytywna energia nas po prostu może pociągnąć jeszcze wyżej, jeszcze dalej. Zatem jako reprezentację Polski zobaczymy w jutrzejszym meczu? Walczącą, ale nie w pojedynkę, tylko jako zespół i myślę, że dającą z siebie w każdej akcji tyle, co my potrafimy i wiem, że my potrafimy bardzo dobrze grać i jutro to pokażemy.